64-letni mężczyzna w piątek w nocy na Długoszynie dźgnął nożem swojego 40-letniego syna. Jak informuje komisarz Tomasz Obarski, mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do kłótni doszło podczas spożywania alkoholu. Otrzymaliśmy informację, że w szpitalu naszym znajduje się 40-latek z raną kłutą w okolicach brzucha. Po przybyciu na miejsce policjanci w szpitalu ustalili, że rana ta pochodzi najprawdopodobniej od noża. Z tym mężczyzną był kontakt utrudniony. Dopiero nazajutrz, czyli w sobotę, wykonane zostały z nim takie wstępne czynności. Został on rozpytany na tą okoliczność. Policjanci ustalili w trakcie rozmowy z tym poszkodowanym, że między nim a jego 64-letnim ojcem w piątek doszło do kłótni. Mężczyzna ten sięgnął po nóż i zgnął w okolicach właśnie brzucha swojego syna. W tym przypadku kara jest przewidziana nawet do 5 lat pozbawienia wolności.